Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Patryk Bydra, jestem rzecznikiem prasowym klubu sportowego Supra Kwidzyn. Rozpoczynamy cykl nagrań, wywiadów z osobami, które przyczyniają się do tego, że rozwój drużyny Supra Kwidzyn rośnie w siłę. Naszym pierwszym gościem, z którym za chwilę sobie porozmawiamy, jest trener naszego zespołu, pan Andrzej Tołstik. Witam serdecznie, panie witam trenerze. Witam serdecznie, witam wszystkich. Trenerze, zacznijmy od tego, jak w ogóle przebiegła ta historia, jak to się stało, że jest pan w klubie dzisiaj? Powiem tak, początek myślę, że jakieś pół roku temu spotkaliśmy się po raz pierwszy z prezesem Górką na obiedzie, na takiej wstępnej rozmowie. Był temat, aby to rozpocząć już od rundy wiosennej sezonu poprzedniego. Ale niestety ze względu na obowiązki i na jakieś zobowiązania wobec poprzedniego klubu DSP Kwidzyn nie byłem w stanie po prostu zostawić chłopców w połowie rundy, dlatego umówiliśmy się, że wrócimy do tego tematu po zakończeniu sezonu. Ale myślę, że też takie cele nadrzędne dla mnie, które mną kierowały, aby podjąć współpracę z Suprą, to na pewno to, że od roku czasu mieszkamy tutaj z rodzinką w Kwidzynie. Brakowało takiej stabilizacji. Ostatnie czasy to były dojazdy do Iławy, do Malborka, do Dzierzgonia, troszeczkę wyrzeczeń kosztem rodziny. No i postanowiliśmy, że wreszcie czas na coś na miejscu, żeby móc skupić się też troszeczkę więcej poświęcić tej rodzinie. Drugi aspekt to na pewno ludzie, którzy to tworzą. Uważam, że to jest bardzo ciekawy projekt. Tworzą go młodzi ludzie z pasją, z zaangażowaniem. Myślę, że też to, że ta współpraca z niektórymi zawodnikami, z którymi chciałem kiedyś pracować, a także tutaj wracają chłopcy, z którymi do tej pory miałem możliwość współpracować, to gdzieś zadecydowało o tym, że jestem tutaj, bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie cokolwiek osiągnąć. Chciałem nadmienić i wrócić trochę do tego, co trener powiedział a propos tego szkolenia. Powiedział pan o szkoleniu młodzieży w DSPN-ie. Czy oprócz tego jest jeszcze jakaś historia związana z trenowaniem? Tak, jak najbardziej. Ja swoją przygodę z trenerką zacząłem, jeżeli się nie mylę, w 2008 roku. Mój pierwszy zespół. Ówczesny prezes Pogoni, pan Grzesiu Kacprzak, którego serdecznie pozdrawiam, zaproponował mi prowadzenie prosto świeżo po ukończeniu studiów licencjackich, prowadzenie zespołu juniora starszego Pogoni Prabuty. Gdzieś ten bakcyl złapałem. Poszedłem w ten temat z racji tego, że gdzieś tam moja przygoda z piłką ze względu na urazy wielokrotne nie pozwoliła mi dalej kontynuować gdzieś tam swojej przygody z piłką. Więc postanowiłem mocniej zaangażować się w pracę trenerską. I tak naprawdę od 2008 roku czynnie cały czas tą, że tak powiem, funkcję sprawuję. Były to różne kluby takie jak właśnie zespół juniorskie Pogoni Prabuty, zespół seniorski, zespół Jezioraka Iława, także juniorów i seniorów, dwuletnia przygoda z Pomezanią Malbork, a także dwumiesięczna taka pomoc zespołowi Powiśla Dzierzgoń. Następnie praca w DSP Kwidzyn z zespołem juniorskim, a teraz jestem tutaj, także jakieś doświadczenie na pewno posiadam. Staram się stale gdzieś tam poszerzać swoją wiedzę o różne konferencje, staże trenerskie, tak aby ta praca była najbardziej efektywna i żeby... Zawsze powtarzam, że moim takim nadrzędnym celem tej pracy, każdy może powiedzieć, że sukces, że tak powiem, tylko i wyłącznie stricte piłkarski, wynik sportowy jest sprawą istotną. Ja się z tym jak najbardziej zgodzą, ale dla mnie też istotną sprawą jest to, jaką opinię wystawiają ci zawodnicy, bo trenerem się bywa, a produktami się wszyscy. Zdecydowanie tak, mocne i dobre słowa. W kontekście planu gry na ten sezon, jaki styl gry preferuje pan i co będzie starał się zaszczepić, jaki styl gry zaszczepić w zawodnikach Supra Kwidzyn? Przede wszystkim z racji tego, że jako wcześniejszy chłopacz byłem zawsze zawodnikiem ofensywnym i zawsze na bakier mi było z defensywą, więc moje zespoły charakteryzuje to, że gramy bardzo ofensywny futbol, bardzo niebezpieczny i groźny, ale
ja myślę, że to się sprzedaje, to kupują kibice, zawodnicy też, że tak powiem, bardziej lubią atakować niż bronić, więc taki styl, ale przede wszystkim to, żeby walczyli zawsze o każdy skrawek zespołu. Ja zawsze powtarzam swoim zawodnikom, że muszą mieć tą wiedzę, schodząc z boiska, niezależnie od wyniku spotkania, muszą schodzić ze świadomością, że zrobili w danym momencie wszystko, na ile było ich stać. I to jest dla mnie priorytetem. Super, super. Trzymamy kciuki. Ta gra zdecydowanie będzie się podobała na pewno. Mamy taką nadzieję. W tym sezonie. Natomiast chciałem zapytać o, powiedzieliśmy w jednym zdaniu na temat organizacji. Jak to, co zastał Pan w klubie, czy zaimponowało Panu sama struktura Superkwizy? Zanim podjąłem decyzję o tym, że jednak po wielu takich ciężkich chwilach podejmę współpracę z zespołem Superkwizy, miałem już ten rok czasu na to, żeby obserwować ich z boku. Ten klub imponuje mi właśnie organizacją. Dbają o najmniejsze detale. Myślę, że nie jeden czwartoligowy zespół, czy nawet na wyższych szczeblach rozgrywkowych, nie powstydziłby się takiej organizacji. Przede wszystkim podejścia social media, jak widać, bardzo, bardzo fajne. To, co teraz na pewno świat piłki lubi, ale to od podstaw, czyli przygotowanie do zajęć, sprzęt. Mają tak naprawdę wszystko, mamy wszystko ku temu, żeby coś osiągnąć. Akademia, która rośnie w siłę, która się cały czas z roku na rok rozrasta, ma fajne fundamenty do tego, żeby naprawdę stworzyć tutaj coś wielkiego i myślę, że to gdzieś to też przeważyło, że jestem teraz tutaj i rozmawiamy o tym. Rewelacyjnie. Struktura pasuje. Czy są jakieś przestrzenie, albo widzi trener w tym momencie przestrzenie w kontekście uzupełnienia składu? Czy to jest optymalny skład, z którym teraz trener pracuje i czy on się nie zmieni przed sezonem? Myślę, że już wypłynęły dwa transfery, z których jestem bardzo zadowolony. Rozmawialiśmy o wzmocnieniach z prezesem Górką zdecydowanie wcześniej. Wiadomo, że każdy awans niesie za sobą większe wymagania troszeczkę pod względem sportowym. Potrzebujemy większej rywalizacji w zespole. Co za tym będzie szło, podnoszenie jakości indywidualnej chłopaków, a także całego zespołu. Na ten moment dograliśmy Tomka Wacławskiego, mojego wychowanka z Pogoni Prabuty, zawodnika już myślę, że bardzo doświadczonego i ograne też na szczeblu czwarto-trzecioligowym. Myślę, że to będzie duże wzmocnienie siły ofensywnej naszego zespołu. Jest w Rodowicy tutaj Piotruś Myślich, dzisiaj ogłoszony transfer, dopiliśmy, bardzo się tego cieszę. Miałem 2 miesiące czasu możliwości współpracy z Piotkiem w Wierzchloniu. Jest to zawodnik także kreatywny, ofensywny. O pozostałych wzmocnieniach nie chciałbym na razie mówić. Na pewno 4-5 wzmocnień jeszcze zobaczymy, ale dopóki nie będziemy mieli tego klepniętego, dmucham na zimne. Mam nadzieję, że one niedługo staną się faktem, ale dopóki nie mamy ich klepniętego, na razie nie chciałbym głośno o nich mówić. Jasne. Powiedział Pan, że będzie Pan wymagał 100% zaangażowania, takiego poczucia, że schodząc z boiska zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Czy oprócz tego czegoś jeszcze Pan oczekuje, czegoś ekstra, coś będzie konkretnego przemawiało, że to będzie ten zawodnik albo inny? Generalnie myślę, że jeżeli dotkniemy te transfery, które gdzieś tam są z tyłu głowy, został szkielet tego zespołu, na czym mi bardzo zależało. Powiem szczerze tak, ja zawsze oczekuję od swoich zawodników dwóch aspektów. Zaangażowania, jest to dla mnie podstawa do tego, żeby osiągnąć sukces sportowy. Bez tego nie da się nic. To nie jest tak, że w szóstej lidze rozgrywkowej wyjdzie sobie kilku chłopaków, którzy gdzieś kiedyś kopali w piłkę na wyższym poziomie i będą królami i władcami tej ligi. Tak się nie da. Do tego jest potrzebna chemia, współpraca, zaangażowanie, a przede wszystkim dyscyplina. Ja gdzieś tam z racji swojej pracy zawodowej i w szkole, i w młodzieżowym ośrodku wychowawczym cenię sobie tą dyscyplinę i zawsze oczekuję tego od zawodników. I myślę, że te dwie rzeczy, które będziemy realizować, spowodują to, że będziemy zespołem na pewno silni. Dobrze, oczekiwania znamy. W takim razie w ostatnim pytaniu chciałem zapytać, jakie cele trener stawia przed sobą, przed zawodnikami i na co my, kibice, cały Kwizyn może liczyć w nadchodzącym sezonie?
Czekałem na to pytanie, wisienka na torcie. Co myślę, że przede wszystkim nie chciałbym rozdmuchiwania balonika, bo balonik bardzo łatwo wypuścić z rąk, on bardzo szybko pęka. My bardzo mocno stąpamy po ziemi. Ja przede wszystkim chciałbym, żebyśmy byli konkurencyjni dla zespołów, które są wymieniane w gronie faworytów tej ligi. Nie chciałbym, żebyśmy od nich odstawali. Na pewno w każdym meczu będziemy grali o 3 punkty. Nie powiem, że satysfakcjonować będzie nas utrzymanie, bo absolutnie będziemy walczyć o coś innego, ale liga zweryfikuje i pokaże, jak jesteśmy mocni na tle innych. Wiem, że w wielu klubach są też zawirowania, wzmocnienia, więc tak naprawdę to będzie nowa historia dla piątoligowej Supry Kwidzyn. A każdy punkt, każde zwycięstwo, myślę, że będzie powodowało fakt, iż na stadionie będzie więcej ludzi, że gdzieś tam te waśnie i wszystko to, co się gdzieś tam dookoła działo przy tym awansie, będą stopniowo malały i że Kwidzyn będzie cieszył się w niedalekiej przyszłości z piłki na poziomie, na którym na pewno powinno go stać. Szanuję wszystkie dyscypliny sportu, świetnie, że mamy ekstraklasową piłkę ręczną, ale myślę, że historia piłki nożnej w Kwidzynie jest na tyle bogata. Na mapie piłkarskiej Kwidzyn zawsze był bardzo, bardzo mocny i bardzo szanowany i do tego będziemy chcieli wrócić. Bardzo dziękuję. Zamykając trochę to dzisiejsze spotkanie, serdecznie chciałem podziękować za możliwość spotkania. Chciałem również powiedzieć, że to jest pewien cykl. Ta częstotliwość będzie się zmieniała, natomiast proszę mi wierzyć, że będę osobą, która będzie stała tutaj na straży tego, żeby albo do szatni, albo właśnie przy takich okazjach, czy pomeczowych, czy przedmeczowych, z Państwem dzielić się informacjami, które są wewnątrz klubu. Zachęcam Państwa. Tutaj za nami jest taka piękna tablica, sponsorzy są, to bardzo fajnie wygląda, ja sam wiem, jak to wygląda od strony finansowej, klub Supra Kwidzyn wszystko ma to dograne bardzo dobrze, aczkolwiek chcielibyśmy w perspektywie czasu, żeby ta tablica niekoniecznie miała mniejszy druk, była większa i tych sponsorów było więcej, do czego serdecznie zachęcam w imieniu prezesa, w imieniu trenera i zawodników. Serdecznie dziękujemy za to spotkanie i zachęcamy do subskrybowania i do odświeżania i gdzieś tam oglądania tego, co dzieje się w klubie. Bardzo dziękuję. Ja również serdecznie dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie wszystkich zapraszać na mecze nie tylko Supry Kwidzyn, ale wszystkich naszych grup młodzieżowych. Niech piłka fizyńska wreszcie nas łączy, a nie dzieli. Takim optymistycznym akcentem możemy zakończyć to spotkanie. Dzięki. Jeszcze bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.